Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Piąta godzina od 9 do 10 w nocy. Pierwsza godzina konania w ogrodzie Getsemani. Mój cierpiący Jezu, czuję, że jestem przyciągany do tego ogrodu, jak gdyby prądem elektrycznym. Zdaję sobie sprawę, że Ty, potężny magnes mojego zranionego serca, wołasz mnie i ja biegnę, zastanawiając się, cóż to jest za rodzaj miłości, który w sobie czuję. Ach, może mój prześladowany Jezus jest w takim stanie rozgoryczenia, że odczuwa potrzeby mojego towarzystwa. I ja frunę, ależ nie, czuję się przerażony, wchodząc do tego ogrodu, ciemności nocy, dokuczliwe zimno, powolne poruszanie się liści, które jak słabutkie głosy zapowiadają ból, smutek i śmierć mojego pełnego boleści Jezusa, słodkie migotanie gwiazd, które jak gdyby płaczące oczy wszystkie spoglądają na mnie, wydają się wyrzucać mi moją niewdzięczność, a ja drżę, poruszam się po omacku, idę szukając Go i wołając: Jezu, gdzie jesteś? Wołasz mnie, a sam się nie pokazujesz? Wołasz mnie, a sam się chowasz? Wszystko jest steryzowane, wszystko jest w strachu i w głębokiej ciszy, ale ja nastawiam uszu, słyszę ciężki oddech i to jest sam Jezus, którego znajduję. Ależ jaka bolesna zmiana. To już nie jest On, słodki Jezus z wieczerzy eucharystycznej, którego twarz błyszczała jaśniejącą i zachwycającą pięknością. Jego twarz jest smutna. Odbija się w niej śmiertelny smutek, taki, że zniekształca jej naturalne piękno. Jest już w agonii, odczuwam strach na myśl, że mogę już więcej nie usłyszeć Jego głosu, ponieważ wydaje mi się, że On umiera. Przywieram do Jego stóp, staję się bardziej odważny, przesuwam się bliżej Jego ramion i kładąc moją rękę na Jego czole, żeby Go podtrzymać, cichutko wołam: Jezu, Jezu. A On płacząc, drżąc na odgłos mojego głosu, patrzy na mnie i mówi: Dziecko, jesteś tutaj? Ja czekałem na Ciebie. To był smutek, który dokuczał mi najbardziej. Całkowite opuszczenie przez wszystkich. Ja czekałem na Ciebie, żebyś był świadkiem mojego bólu, aby pozwolić Ci napić się razem ze mną z kielicha goryczy, który niedługo mój niebieski Ojciec przyśle mi przez anioła. Razem napijemy się z niego, bo to nie będzie kielich otuchy, ale wielkiej goryczy. Ja odczuwam potrzebę kilku chających dusz, które wypiłyby przynajmniej kilka kropel tego. To jest powód, dlaczego Cię zawołałem, abyś to zaakceptował, dzielił ze mną ból i zapewnił mnie, że nie pozostawisz mnie samego w tak ogromnym opuszczeniu. I tutaj chciałbym powiedzieć, przepraszam, bo coś mi tutaj nie pasuje. Bo tutaj jest w jednym tłumaczeniu, jest rodzaj żeński. Odczuwam potrzebę kilku kochających dusz, które wypiłyby przynajmniej kilka kropel tego. To jest powód, dlaczego Cię zawołałem, abyś to zaakceptował, a w innym tłumaczeniu zaakceptowała. No bo Pan Jezus mówi do Luizy Picaretti, a przecież to kobieta. No ale dobrze, niech będzie, że zawołałem Cię, abyś to zaakceptował, dzielił ze mną ból i zapewnił mnie, że nie pozostawisz mnie tak samego w tak ogromnym opuszczeniu. Ach tak, mój udręczony Jezu,
Wypijemy razem kielich Twojej goryczy, będziemy cierpieli Twój ból i ja nigdy nie odejdę od Twojego boku. I cierpiący Jezus, zapewniony przeze mnie, popada w śmiertelną agonię i cierpi ból tak ogromny, jakiego nigdy przedtem nie widziano ani nie rozumiano. A ja niezdolny do stawiania oporu, chcąc mu współczuć i przynieść mu pomoc, mówię do niego: powiedz mi, dlaczego jesteś taki smutny, cierpiący i samotny w tym ogrodzie tej nocy? To jest ostatnia noc twojego życia na ziemi. Pozostało ci kilka godzin, zanim rozpoczniesz swoją mękę. Myślałem, że znajdę tutaj twoją niebieską mamę, kochającą Magdalenę, wiernych apostołów, a zamiast tego znajduję cię samotnego, pogrążonego w smutku, zadającym ci bezlitosną śmierć, nie pozwalającym ci umrzeć. Ach, moje dobro i moje wszystko, czy nie odpowiesz mi? Przemów do mnie. Ale wydaje się, że jesteś niemy, tak wiele jest smutku, który cię dręczy. Ale, och mój Jezu, to twoje spojrzenie pełne światła, tak, ale cierpiące i poszukujące, wydaje się, jakby wyglądało pomocy. Twoja pobladła twarz, twoje wargi popękane z miłości, twoja boska osoba drżąca od głowy do stóp, twoje serce uderzające tak intensywnie, a te uderzenia poszukują dusz i zadają ci taką pracę, że wydaje się, że w każdej chwili możesz wydać swoje ostatnie tchnienie. Wszystko to mówi mi, że jesteś sam i dlatego potrzebujesz mojego towarzystwa. Tutaj jestem, o Jezu, razem z tobą, ale nie mam serca, żeby patrzeć na ciebie, przygiętego do ziemi. Wezmę cię w moje ramiona, przycisnę do mojego serca. Chcę policzyć jeden po drugim twoje wysiłki, jeden po drugim przewinienia, które podążają w twoim kierunku, aby dać ci ulgę za wszystko zadośćuczynienie, za wszystko i przynajmniej jeden akt współczucia za wszystko. Ale, o mój Jezu, gdy trzymam cię w moich ramionach, twoje cierpienia wzmagają się. Moje życie, ja czuję ogień płynący w twoich żyłach i czuję, jak twoja krew się gotuje, chcąc się wydostać i wytrysnąć z żył. Powiedz mi, moja miłości, co to jest? Nie widzę bicza, ani cierni, ani krzyża, ale gdy kładę głowę na twoim sercu, to czuję, że okrutne ciernie przekłuwają twoją głowę, że bezlitosne bicze nie oszczędzają nawet najmniejszego miejsca na zewnątrz i wewnątrz twojej boskiej osoby i że twoje ręce są bardziej sparaliżowane i powykrzywiane, niż gdyby były przebite przez gwoździe. Powiedz mi, moje słodkie dobro, kto ma taką siłę również w twoim wnętrzu, żeby męczyć cię i sprawić, że przechodzisz tylekroć śmierć, ilekroć zadaje ci on cierpienia. Ach, wydaje się, że błogosławiony Jezus otwiera swoje słabe, umierające wargi i mówi do mnie: moje dziecko, chcesz wiedzieć, kto zadaje mi cierpienia większe niż oprawcy? Istotnie nie można ich porównać z niczym. To jest odwieczna miłość, która, chcąc mieć pierwszeństwo we wszystkim, sprawia, że cierpię wszystko naraz i to w najbardziej intymnych miejscach, tam, gdzie oprawcy będą mi zadawali cierpienia stopniowo. Ach, moje dziecko, to jest miłość, która wszystkiego dokonuje na zewnątrz i wewnątrz mnie. Miłość jest dla mnie gwoździem, miłość jest biczem, miłość jest koroną ścierni, miłość jest wszystkim dla mnie. Miłość jest moją nieustającą męką, podczas gdy ta zadawana przez człowieka jest tylko czasową. Podczas gdy ta zadawana przez człowieka jest tylko czasową. Moje dziecko, wejdź do mojego serca, przyjdź, żeby rozpłynąć się w mojej miłości, i tylko w mojej miłości będziesz mógł zrozumieć, jak bardzo cierpiałem, jak bardzo cię kochałem, i nauczysz się kochać mnie i cierpieć tylko z miłości. O mój Jezu, jeśli wołasz mnie do swojego serca, żeby pokazać mi, jak miłość kazała ci cierpieć, to ja wchodzę do niego. Ale gdy wchodzę, widzę oznaki miłości, które koronują twoją głowę.
niematerialnymi cierniami, ale cierniami ognia, które biczują Cię nie biczami z powroza, ale biczami ognia, które krzyżują Cię gwoździami, lecz nie uczonymi z żelaza, ale z ognia. Wszystko jest ogniem, który przenika głęboko do Twoich kości i dalej aż do szpiku i destyluje Twoje najświętsze człowieczeństwo do postaci ognia, co zadaje Ci śmiertelne cierpienia, na pewno daleko większe niż prawdziwa męka. Przygotowując kąpiel miłości dla wszystkich dusz, które chciałyby zostać obmyte z wszelkiego brudu i zdobyć prawo dzieci miłości. O miłości bez końca czuję się, jakbym odpływał z powrotem wobec takiej miłości nie do ogarnięcia i widzę, że aby być godny wkroczenia do tej miłości i zrozumienia jej, ja sam muszę być tylko miłością. O mój Jezu, ja nią nie jestem. A jeśli Ty pragniesz mojego towarzystwa i chcesz, żebym wszedł do Ciebie, błagam Cię, spraw, abym stał się samą miłością. Dlatego błagam Cię, abyś ukoronował moją głowę i każdą z moich myśli koroną miłości. Zaklinam Cię, o Jezu, abyś biczował moją duszę, moje ciało, moje zdolności, moje odczucia, moje pragnienia, moje uczucia. W sumie wszystko. Biczami miłości. Tak więc we wszystkim będę biczowany i przetwierdzany przez miłość. O nieskończona miłości niechaj nie będzie niczego we mnie, co nie brałoby życia z miłości. O Jezu, ośrodku wszelkiej miłości, błagam Cię, abyś przygwoździł moje ręce i moje stopy gwoździami miłości. Miłości, jaką się stanę, miłości, jaką zrozumiem, miłości tą będę odziany. Miłością tą będę się odżywiał i miłość ta będzie utrzymywała mnie całkowicie przybitego razem z Tobą. Tak więc nic na zewnątrz ani wewnątrz mojej osoby nie będzie miało odwagi oddzielić się, oderwać mnie od miłości. O Jezu.